I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dark Messiah of Might and Magic. Proszę bardzo, kontynuujmy tu naszą rozgrywkę. Potion oczywiście many, żeby się doleczyć, bo wolę zużywać many niż od razu HP-kowe. Poison Bow. Kolejny, który wymaga Archering na 2 i działa w taki sposób, że po prostu ma... Jak normalnie widzicie po prawej, mam tam swój czarno, nie? To tam by był właśnie, miałbym łuk i by był właśnie ikonka właśnie tego łuku. I bajer by był taki, żeby była tam właśnie taka ikonka strzały. Jak to się to wchodziło? Pamiętam, że tam na górze coś było. Byłaby ikonka strzały, która by się ładowała i jak już jest naładowana, to wtedy możemy wystrzelić taką strzałę, która jest zatruta. I to jest fajny bajer. I teraz tak. O ty! Tak? Pierwszy napisz! Do wody! Do nieba! Do piekła! Proszę bardzo. A tutaj mamy Soul Eater. I to jest miecz, który wymaga aż 3 siły. Proszę bardzo, aż 3 siły. Ataku ma tylko 4, więc jest no nie najlepszy. Nasz Nagasaka Silk Sword ma 6. Ale jest taki bajer, że każde uderzenie odnawia nam chyba 1 punkt życia. No, czy takie sobie? Takie sobie. Ale miecz zajebiście wygląda. Zobaczcie, takie runiczne ostrze, które jeszcze jest takie toporkiem na rękojeści. No coś wspaniałego. I tak, często byście mieli tak, że właśnie orkowie by wam tu zepsuli ten most. I co wtedy należy zrobić? Otóż jest prosta sprawa, wystarczy, że za pomocą waszego łuku na bełty złapiecie się tutaj właśnie tego drzewka. Na przykład tutaj. Na przykład tutaj, o. I możecie się złapać i wspiąć się tutaj na górę z tamtego dołu. Więc taki jest bajer. Jezus Maria, przepraszam za epilepsję. Problem jest tylko taki, że te... A, te sztylety, one paraliż dopiero robią, jak tak wibrują właśnie prądami. One też się ładuje. No nie wierzę, nie było crasha. Uwierzycie w to? Nie było crasha. Ale numer. Już miałem takie przeczucie, że będzie jebany crash. I nie było. Aż kurde zrestartuję nagrywanie, żeby było, nie było desynchro. Okej. Okay. Ja pierdzielę, nie było crasha. Dobra. Co to za glitch obrazowo-dźwiękowy? Czarma, żyjemy sobie na orku, który tu zaraz wejdzie. To jest jedyny czar, który warto używać. Co ty mi świecisz po ryju? Co się stało? Co to za glitch brzydki? Tylko jak tam się patrzy. Dobra. Sam spadnij. Human! O, zajebiste. A, to te moje sztylety robią taki efekt wizualny. Niefajne. O, takie strzały pojedyncze. Dziękuję. Co tu się dzieje właśnie? Szmaciuszu. Wypierd! A, dobra. Niech ci będzie. Co tu się dzieje w ogóle z tym efektem wizualnym? Proszę bardzo. O, jeszcze raz. Dawaj mi te chamy. O, kurde. Ja papa, a, to ten pierścień jednak robił, dobra. Co to mamy? Ring of Phoenix. Kiedy zginiesz, przewraca cię do życia, ale pierścień się łamie. Coś jak ten pierścień z Dark Soulsa, który sprawia, że tusz ci nie zabiera, którego nazwy sobie nie przypomnę, bo jestem noobem! Nie, po prostu wiecie, w Dark Soulsa nigdy nie przyciąga mnie ta gierka przez jego wolną dynamikę. Prędzej już Bloodborne, ale też okazuje się, że on ma prostą wolną dynamikę akcji i wszystkiego. Dlatego ja jestem 100% zwolennikiem tego najnowszego... Kurwa, wyłącz się! Wizard Robe. Co tu się dzieje z dźwiękiem? No tak, Wizard Robe. Plus 1 armor, plus 10 many. No, Magic Affinity wymaga. I dopiero wtedy możemy mieć tego Wizard Robe'a na Magic Affinity 1. Kurwa, nie powinienem tego tu wyrzucać, bo to będzie mi świecić po głupim ryju. Wypierdalaj mi z tym!
Jak to kopłem? O. Świeci mi po głupim ryju. Dobra. I teraz taka ciekawostka. Ogólnie tam od przodu są drzwi zablokowane, to nawet chyba powinna coś tu powiedzieć nasza ta kobitka, proszę bardzo. The door is blocked. There must be something interesting inside. Let's find another way in. No właśnie. I to jest mój questik dopiero teraz. Tutaj przejdźmy się górą. Fajny by był potion, że staminy ci nie zrze. Ale tak, wychodzi gierka, która nazywa się Nioh i ja pierdzielę coś wspaniałego. Oni muszą jak bardzo pod względem rozgrywki. I to będzie, kurde, mój Dark Souls. Ja to mówię. Ja, Travis the Rudy Fox. Ogólnie na górę możemy się też dostać po prostu strzelając z dołu tą strzałą linkową. Ale po co? I tak, ogólnie taki fajny trik wam pokażę, no nie? Postaram się, żeby to się udało jak najlepiej. A w sumie nawet nie będę pokazał. Ogólnie jest tak, że musimy przejść naokoło, tamtędy, tu będą jaskinie z pająkami. Ale trik jest taki, że mogę to zrobić bez tego, jeżeli tylko tutaj... Widzicie tą kładkę? O! Widzicie? Można wpaść na tą kładkę tutaj na tym poziomie. I proszę bardzo, jesteście już od razu po drugiej stronie. There's been fighting here, but who? No właśnie. Why? Ale ja oczywiście nie będę takim cwaniakiem, tylko normalnie wczytam gierkę, pewno znowu mi skraszuje gierka i przejdę to legitnie. No kto by uwierzył, kurde, nie było tego. I nawet się chyba wyłączył ten efekt glitchowy z tego mojego miecza. Pająki chyba... Nie, pająki są na ogień. Strażnicy i to, a gremliny... It smells like rotting meat in here. A z kolei gremliny są właśnie nieodporne na... O! Pierdalaj, co? Może pierwszy napisz! Tak? Oh, I love it. Tak, efekt się już naprawił, bo nie świeci mi to. I love it. Takie jebnięcie złośliwe. Co my tu mamy? Antidotum. Health potion. I coś jeszcze, bo tam się miga jak pierwszy czy coś. Gareth, te twoje krzyki. Travis, ale to jest Seryf! A ja mówię, ma. Tak, to tylko ten potion tutaj jest. A pierścień jakiś podniosłem, widziałem. Czy coś innego. A, nie istotne. Najlepsza umiejętność. Idziecie sobie, no nie, jest ciemno na dzielni, nie wiecie, kto wam może kosę w żebra wbić. I po prostu, wiecie, włączacie sobie takie spektrum optikum i kurde jest. To dlatego Gareth był w stanie uciec przed tą policją wtedy tam... O, przepraszam, nie powinienem o tym mówić. I teraz tak, skakujemy tu na dół, żeby się dowiedzieć, że to się wszystko zaraz zapadnie tutaj ładnie. I trik jest taki, aby użyć telekinezy. Proszę bardzo. Wydupczyć te cholerstwa. No mana enough to cast dispel. Easy. Bo to jest wszystko ciężkie i niefajne. Proszę bardzo, potion antidotum. A, użyję kolejnego. Nie ma problemu. Co to był za chainmail? To już jest na Endurance 2. To jest plate armor. Zajebiście. I na samym końcu gry dostajemy Paladin's Armor. Czyli tak, dobrze pamiętałem, że to potrzebuję teraz zdobywać. I teraz tak, otwieraj mi to. Pierdalaj sobie. No dobra, możesz się też rozwalić. I teraz na czworaczka. Kurwa, to się od Jania Pawla. Wypieprzać mi z tym. Tutaj delikatny, tylko tak otworzyć. Zabieramy to. To chyba nie wyszło. Tak, trzeba się na powoli podciągać do tego właśnie, żeby tam nie złapać się zadupala. Dobra, ale to już spokojnie.
A, bo tam fajne są stafy. Dobra. Zrobię to po prostu za pomocą telekinezy. Po prostu wiecie, podskok, podniesienie i tyle w temacie. To jest trudne akurat właśnie bajerek tutaj z tym. Wiecie, to niestety nie podnosi tego. To jest najgorsze. O, i teraz tak. Wypierdalaj mi z tym. I ktoś mi kurwa pisze na Skype'u, bo śmiesznie. Ech, to jest najgorsze. Chodź tu, szmato. Chcę twoje scrolle. Serio, nie podniesiesz tego? Dobra. No, lightning bolt. Ej, w sumie... Co ja robię? Ej, nigdy o tym nie, na ten temat nie wpadłem, ale przecież mogę zrobić moją linkową strzałkę. Zobaczmy, jak to się rozegra. Ej, to jest pomysł. Ej, kurwa, to jest pomysł. O kurde. Ale numer. Od samego początku mogłem to w ten sposób zrobić. Ale trik, kurde, Travis Derude trik. Głupia nazwa. Tak czy siak, przepraszam, że troszeczkę zajęłem wam czasu tym, ale po prostu, no, chciałem to fajnie zrobić. Możemy też oczywiście zrobić daleki skok w tamto miejsce, ale nie polecam. Lepiej przejść się tu na spokojnie tędy, ponieważ to i tak jest już wyjście. Haha. I proszę bardzo, jesteśmy właśnie w tej części. Na górze tutaj właśnie też mamy pierdółek do zdobycia. To chyba był tutaj laska piorunująca, albo laska, że więcej dę... A! Na pewno jest pająk. Kurwa. Szmato. Ty zmycisz. Pierwszy napisz, co? A! Nie! Puść to! Jak kurde ze Skrejkiem w Killing Floorze 2. Naokoło go. No, ubity. Dobra, tu był mana potion. I wiesz, że już nic było, to dalej będzie. Tak, i normalnie mam, widzicie? Jaka pra... There's been fighting here. But who? Why? Widzicie, jak prosto można to wszystko przejść? Bez potrzeby, wiecie, natupczania się. I tutaj jest taki bajer, że czytamy z tą książkę, że coś tam, came Mother's Night and Father's Day, jakieś kurde pierdółstwo. Ale, która to była książka? Book of To, chyba to było to. Book of Demons. Które to było, że ona daje dodatkowy tekst? Chyba to? Logbook, dobra, to był logbook. BBB... Coś tam Cliff i kurwa wszystko napierdalało. So, this is where Menelag's expedition made its last stand. I'll bet they're the ones who blocked the elevators to keep the orcs out. No i tyle właśnie się dowiadujemy z tego całego loga, jak go przeczytamy. Ale tu mnie interesuje jedna rzecz. Dlaczego ktoś mi kurwa cały czas pisze na tym pierdolonym Skype'ie? Dobra. Ba! Nie skocz mi tak szalenie. Kurwa, znowu to naklika je. Dobra. I to jest taki bajer, że możemy ten wyjść przez okno. To było tu? Nie. Chwila. Po której stronie to było? Bo tego sekreta chcę tu znaleźć. To zrobiłem. To po drugiej stronie. Jak to było? To był ten? Ta budka? Czy to dalej były jeszcze budki takie z tym? Tak, to były dalsze budki. Dobra, to jest jedna taka śmieszna budka, w której będzie taki wystający gzymsik. I tam będziemy musieli się dostać. A to zaraz to zrobimy. Więc easy na spokojnie. Naprzód. Krzysz. Biega to tak. Still in one piece. Do you think the orcs are keeping it? Orcs aren't stupid. Give it a try. No proszę. I działa maszyneria, dzięki której windy funkcjonują teraz na... Ile tam było? 7 aż, dobra. Jestem w stanie wybaczyć. A tu zrobimy sobie coś fajnego. Bo jak pamiętacie, mamy taki fajny tutaj właśnie ten Goldium Bar.
i będziemy mogli zrobić miecz w Minecraft! Travis! Szóstka lewo, czwórka w prawo, dwójka to twój pierdolony syn Mikołaj! Nie, że bardzo to się pięknie roztopiło. Tu wlewamy wodę, że bardzo jest blade. Podgrzewamy blade. Blade rozgrzany. Jebniemy. I na pilarkę. I co nam wychodzi? Air Fire Sword. Niestety. On wymaga aż dwa siły. I ja od razu nie będę się na niego rzucać. Tylko na spokojnie niech tutaj sobie leży. Grzecznie, słodko. Na razie zrobię ten endurance i dopiero wtedy potem siłę. Tak więc motek, idź się ryb. I ten Air Fire Sword, jak widać, 6 obrażeń Samsody plus 12 przeciwko istotom opornym, znaczy podatnym na ogień. Opornym. I to wierzcie mi, że to nawet nie ma większego znaczenia, czy to użyjemy właśnie na orku, czy na pająku, czy kimkolwiek. Wszystkich podpali. To jest niedorzecznie potężna broń sama w sobie. No. Tak, ja teraz miałem się wrócić właśnie. Jeszcze tylko ostatni raz sprawdzę, czy to nie było po tej stronie czasem. A nie, tu nie ma trzeciego piętra. Nie. Dobra. Będę na pewno wiedział, które to jest miejsce. Bo jest takie jedno fajne, śmieszne miejsce, gdzie można kupić sobie grę do Minecrafta. I teraz musimy się wrócić. Proszę bardzo. Musimy się wrócić, ponieważ będziemy szli bardzo fajną dróżką. Tak, już pamiętam, gdzie było tamto miejsce. I znowu nie było crasha. Ja pierdzieję, co się dzieje? Ta gra naprawdę robi mnie w chuja czasami. Proszę bardzo. Pegersy, sztylety i inne przynęty. Tutaj ten miecz runiczny, który zajebiście wygląda. Tutaj... Opa, zeskakujemy. Ale nie w ten sposób. Mówiłem coś o tym, że ta gra mnie robi w chuja. No to przedtem nie było crashów, a teraz był. Tak więc... Krasiu, krasiu, krasiu! Wezmę sobie trochę bliżej tą linkę. Szmato! O! A, dzięki. Dobra. Zrobimy to. This is Johnny Knoxville and welcome to... No. No kurwa jebana, welcome to Jackass. Ja pierdolę. Co się odpierdala? Opa! Co tam, że stracę masę życia? Mam to w dupie. Byle się tu tylko dostać. 3 minuty mi zostały do nagrania reszty i kurde, takie rzeczy się dzieją. W ogóle mój buklerz! Buckler! No. I teraz patrzcie, z jakiegoś powodu są tu gobliny, ponieważ winda teraz działa. You goblin! O! Zabijanie goblinów było moją robotą. Flash! Kto jeszcze? Ach tak! Yes! Me! I tak, bajer jest taki teraz, że musimy tutaj wejść. Proszę bardzo, cała winda jest możliwa do operowania za pomocą telekinezy. Ale jak mamy ją na maksa? Tak, chcę użyć sobie szczepionka. A, skoro dajecie. Dobra. I teraz patrzcie na to. F6. I klikamy to. Patrzcie teraz na to. Mam go? Why a spider anyway? It's another aspect of Asha, the Dragon of Order. A very literal interpretation. Nie zdobyłem łuku, ale to jest ogólnie tam, co właśnie leciało. Once you restore the Shantiri crystal to its place, the skull will be ours, and all of Ashan with it. Fenrig would be so impressed with what you've done. Who built this place? Servants of the seventh dragon. They were clever with their hands and had 1,000 years to do it. So why are orcs guarding it? I guess that they took it over. They came to the islands after the Wars of Blood and their shaman probably sensed the power of the temple. Ogólnie możemy z góry też tak tykać cały czas, póki nie wejdziemy na tą półkę.
Kurde, no że wtedy nie zdobyłem tego. No czy telekineza po prostu nie dosięgła tego na tyle, żebym to zdobył. Czy to leży tam na ziemi? To jest najważniejsze pytanie. Bo chcę wam pokazać ten łuk po prostu tak, że... Znaczy widzicie jak go zdobyć, no nie? To jest najważniejsze. Ale kwestia jest jeszcze tego, żeby... Wiecie... Żeby wam pokazać doręcznie. Ogólnie tą telekinezą fajnie jest zdobyć, albo też właśnie tak w dół po prostu zjeżdżać z powrotem. Nie wejdziecie w samą dziurę. Proszę bardzo. Opa, w ten sposób. No właśnie. Serio? Przygniotło cię to? Serio, baby? A, ten łuk powinien być właśnie pod tym. Nie ma! Pod za ścianę. Dobra, to tak czy siak. Ja zakończę w tym momencie ten odcinek, tak więc do zobaczenia. Na razie. Pa!